Siemanko, w dzisiejszym odcinku będę odświeżał owiewki od DT, także zapraszam Was do oglądania. Pierwsze, za co się wezmę, to mam tu taki, nie wiem jak to nazwać, chlapacz, daszek, cokolwiek. Nie wiem, piszcie mi w komentarzach, czy to jest oryginalna część, bo jeżeli chodzi tutaj o sposób zamocowania, wygląda to bardzo profesjonalnie, aczkolwiek ja się nie dopatrzyłem w katalogach i w zdjęciach w internecie, żeby ktokolwiek coś takiego miał. Także napiszcie mi, chętnie poczytam, dowiem się coś więcej. I co? No pierwsze co, to biorę się za odświeżenie tego. Zaraz Wam pokażę, jak się to robi. Pierwsze co, to sobie to odkręcę i wracamy za chwilę. Jeżeli bierzecie się za odkręcanie śrubek DT, a tak jak w przypadku tego akurat egzemplarza, są to śrubki, no wydaje mi się, oryginalne, bo są w idealnym stanie. Zwróćcie uwagę na to, żeby sobie dobrze dobrać końcówkę, czyli tego bita, czy końcówkę śrubokręta, do łebka tej śruby. Dlaczego? Jeżeli będzie się Wam gibać na boki, czyli o tak, o, gdzie to latało, to przy próbie mocniejszego odkręcenia tu się Wam powyrabia, powstaje cała ta powierzchnia i nie dość, że będzie to fatalnie wyglądać, to taka naruszona struktura, czyli ten ocynk, który tutaj jest, będzie Wam z czasem rdzewiał. Na przykład przy myciu czy jeżdżeniu gdzieś w terenie to będzie rdzewiało, bo ten ocynk będzie tutaj naruszony. Dlatego dobieramy sobie idealnie końcówkę i zanim zaczniemy mocno kręcić, to zróbmy sobie coś takiego, że jeżeli są tam jakieś nieczystości, żeby ta końcówka dobrze doszła do końca. Żeby ona się nie opierała na jakimś tam brudzie, bo będzie tam błoto czy coś, oprze się i złapie samym końcem i wyrobi Wam łebek. Tylko żeby to doszło ładnie do końca. I co? Z drugiej strony, tam jest nakrętka, zakładamy sobie końcóweczkę, jakąś nasadkę i z dwóch stron mocno to ściskamy, żeby nie pracowało nam końcówką, tylko żeby ładnie to doszło na swoje miejsce. Kolejna, wydawałoby się banalna sprawa, ale wspomnę o tym. To tak. Jeżeli odkręcamy taką śrubę, to z tej strony tylko blokujemy. Tam jest nakrętka i tam zakładamy klucz i tamtym kluczem pokręcamy, a nie z tej strony. Dlaczego? Bo jak będziemy tutaj obkręcać tym, to czy podkładka, czy śruba będzie nam rysowała dookoła tą powierzchnię. Otwór zawsze jest większy pod śrubę, bo tak się robi. Chyba że są wkręty, to jest na ciasno, ale pod śrubę zawsze otwór jest większy. Czyli ta podkładka ma jakieś pole manewru i dajmy na to, niech ma 8 czy 10 mm średnicy, to obrysuje nam na 11 czy 12 ten plastik tutaj dookoła i będą takie okrągłe, paskudne rysy. Dlatego tu tylko blokujemy, a odkręcamy z drugiej strony. Końcówkę mam zdjętą. Tak sobie wygląda. Ja zerknąłem na drugą stronę. Tu nie ma żadnych oznaczeń OM-owskich, także wydaje mi się, że ktoś sobie to zrobił samodzielnie, znaczy samodzielnie założył taką akcesoryjną jakąś końcówkę, ale zrobił to na tyle schludnie, że ja to założę z powrotem, szczególnie, że no zostałyby mi takie otwory, tak? No i dobra, pierwsze co, to pozbędę się tego błota i cały ten element umyję w benzynie ekstrakcyjnej. Gdzieś mi się zawirusza benzyna ekstrakcyjna. Umyłem acetonem. Efekt był taki średni w sumie. Poprawiłem jeszcze jakąś taką pianką do czyszczenia. Coś tego typu. Ale w sumie powiem Wam, że też dalej efekt jest taki sobie. No jest to mocno utlenione. Nie wygląda najlepiej. Także teraz zrobię taki patent. Bo ogólnie mam dwa sposoby na odnowienie tego typu rzeczy. Bo to jest, jak zgaduję, polipropylen, takie tworzywo. I mam dwa sposoby na odświeżanie tego. Teraz spróbujemy jednego z nich. Czyli. Metoda płomieniowa. Zobaczymy, jak nam się to uda zrobić. Jak wyjdzie dobrze, to tą metodą już to zostanie. Jeżeli wyjdzie słabo, to spróbujemy drugiej metody. Ja odłożę na chwilę telefon, będzie mi wygodniej i widzimy się za chwilę. Tak to wyszło.
To jest taka metoda, że pozwala zachować element w oryginale, tak? Czyli nic się tu nie nakłada, żadnych szpachli, farb, plakierów, a jest trochę żywszy ten kolor, tak? Bo ta pozbywamy się tej takiej matowej warstwy utlenionego tworzywa, że tak to wygląda. Spróbujmy zamocować, zobaczymy. Po stygnięciu przyknąłem to jeszcze takim środkiem zabezpieczająco-konserwującym do plastikowych elementów, no do tapicerek głównie, ale fajnie plastiki wyglądają, czyli no, najzwyklejszym plakiem. Ja używam winogronowego, bo ładnie pachnie. Także montujemy. No, tak nam to mniej więcej wyszło. Jeżeli chodzi o polipropylen, to w tej jednej wersji, kiedy nie chcemy nic tu nakładać, żadnych dodatkowych warstw, no to uzyskujemy taki efekt. Myślę, że całkiem spoko. Czerniutkie. Nieźle to wyszło moim zdaniem. Na pewno jest lepiej jak było. Drugą wersję pewnie też kiedyś omówię, ale ona nadaje się bardziej do motocykli, które jeżdżą po drodze. Ze względu na to, że tam by wchodziło w grę nakładanie powłok, a te powłoki w terenie przy wyginaniu plastiku we wszystkie strony średnio się sprawdzają. Także tak, teraz bierzemy się za inny element plastikowy i pokażę na przykładzie innego elementu taki rodzaj renowacji. Tutaj mamy boczek od strony układu wydechowego, tak zwany pole startowe, tak, bo tutaj w przypadku rajdów, wyścigów czy czegoś tego typu, to nakleja się tutaj numer zawodnika, czyli pole startowe. No, pole startowe jest też w miejscu lampy, ale nazwijmy to umownie, że to jest boczek. Także w przypadku tego boczka, no on jest, no jak na swoje lata, a tych lat ma ponad 20, wygląda całkiem nieźle. I co? Tutaj widać ślad po naklejanym szparunku. Jest taki jaśniejszy, kilkumilimetrowy, nie wiem czy tu będzie tych milimetrów 7, może coś koło 7. Taki widać, że był taki naklejany biały szparunek. Co ciekawe, jeżeli chodzi o biały szparunek, ja szukałem informacji w internecie, jakichś zdjęć i białych szparunków nie widziałem. Nie wiem o co tu chodzi, czy to jakaś nietypowa wersja. Tutaj jest ślad po naklejce. Tu była naklejka z pojemnością 125, oznaczenie też modelu. No i co? Zaraz Wam pokażę. A, najpierw te resztki szparunka. Spróbuję usunąć to. Paznokciem się podważa, to schodzi, a później klei te wszystkie zanieczyszczenia pokażę Wam, jak ja usuwam. I dobra, wstępnie ten boczek mam przygotowany. To znaczy, to były ślady nadtopienia od układu wydechowego. Zresztą może pokażę. I wszystko, co tu wystawało, to ja to nożykiem obciąłem, także nic nie wystaje. Ślad jakiś tam został, ale po zamocowaniu tej owiewki to nie będzie bardzo widoczne, bo on tu na centymetry właściwie odstawał. Taki wytopiony plastik. Teraz tak, ja używam do czyszczenia plastiku czegoś takiego. Tylko żebyście to kupili z oryginału w sklepie, nie na bazarze, bo na bazarze to można kupić, ale to nie jest ten sam produkt. Tam jest wlana nafta albo coś tego typu i to nie działa. To musicie w sklepie kupić, wydać tam kilkadziesiąt złotych. Może nie kilkadziesiąt, ale no na pewno nie sześć jak to na bazarze. I co? No używam tego, psikam po tym deklu. I ten preparat ma właściwości takie, że ma w sobie rozpuszczalniki. Te rozpuszczalniki sprawią, że jeżeli będziecie to pocierać, ja używam ręcznika papierowego, to warstwa wierzchnia plastiku się roztopi i wszystkie te zanieczyszczenia, które przez lata się tu zebrały, czy jakieś ślady na przykład, o tak jak tutaj ślady kleju po starej naklejce, po wszystko powinno Wam się udać zmyć. Ja za chwilę wracam, bo niewygodnie mi jest trzymać i zaraz Wam pokażę, jaki jest efekt. Ale musicie wiedzieć o tym, że jeżeli ta warstwa wierzchnia się nadtopi, to część tych rysek zostanie zamaskowana. One się troszeczkę, te takie najlżejsze z wierzchu, one się roztopią, bo będziemy przesuwać i ten plastik będzie zmieniał swoją strukturę. Zaraz do tego wrócimy. I spójrzcie, co udało się uzyskać przy pomocy już samego tego preparatu i zwykłego ręcznika papierowego. Tak to wygląda. Specjalnie lampy na razie na boku usunąłem, bo strasznie się odbija. Refleksy się robią. Tak to wygląda. Przyznacie, że o wiele lepiej. I teraz tak. Tak jak mówiłem, ta struktura tego materiału
jest z zewnątrz naruszona, jest teraz bardzo delikatna, jest rozmiękczona. Także efekt, jaki uzyskacie, będzie współmierny do tego, ile włożycie energii w polerowanie tego. Także mówię, te takie drobne rysy, to wszystko da się, jakby to powiedzieć, rozsmarować. Robi się taki efekt, jakbyście roztopili plastik. On tak jakby był płynny, rozgrzany, elastyczny z wierzchu. Także jak trzecie, to się tak zaciera. Także jak będziecie palcem przejeżdżać teraz, to takie smugi się robić, widać to? Tak, bo to jest wszystko delikatne w tej chwili. I teraz co? No pasowałoby to teraz odtuścić i zabezpieczyć czymś. No czym to można zabezpieczyć? No można zabezpieczyć na przykład przez co? Przez wystawienie tego na działanie promieni słonecznych. Te promienie słoneczne sprawią, że ten plastik powierzchu się no, zrobi się taka warstwa utleniona, delikatna. Z tym utlenieniem nie ma co przesadzać, no ale można to w ten sposób zrobić. Druga opcja to użycie na przykład jakiejś politury. Tak jak się poleruje na przykład lakiery samochodowe, to one też po polerowaniu, to też w podobny sposób się odbywa, że pasty mają rozpuszczalniki i jakieś tam drobne frakcje polerujące, jakieś tam czy kulki metalowe, czy jakieś tam, no nie wiem, co tam jeszcze może być, jakiś krzem czy coś, no to jakieś drobinki, które tam to rozpuszczają i trą. Ten lakier, tak jak mówiłem, on się rozpuszcza i trzeba to zabezpieczyć czymś. No są na przykład politury do lakierów. Czyli myślę, że można to zabezpieczyć na przykład politurą. Ja u siebie odtłuszczę to, czy nie wiem, czy acetonem, czy benzyną ekstrakcyjną, co tam akurat znajdę, delikatnie, i psiknę to plakiem po wierzchu. I na razie tak zostawię, zobaczymy, jaki doda efekt. No i co? Tyle dzisiaj. Myślę, że wstępnie Wam już nakreśliłem jakiś tam pomysł na to, co można zrobić przez okres zimy, czy tak jak teraz mamy ten dziwny okres. Jest to jakaś forma spędzania wolnego czasu. Można sobie maszynę odświeżyć w sumie niewielkim nakładem. Wygląd się trochę poprawi. Także tyle dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! I wyplakowane.